Kompleksowa, rzetelna i dostępna dla wszystkich pomoc terapeutyczna to misja, jaka przyświeca Centrum Terapii Systemowej i Pomocy Psychologicznej Diada. W zeszłym roku Narodowy Fundusz Zdrowia ogłosił konkurs na prowadzenie ośrodków pierwszego stopnia referencyjności w zakresie psychoterapii dzieci i młodzieży. Tak rozpoczęła się współpraca Diady z powiatem gliwickim. Zaproponowaliśmy temu centrum przeniesienie działalności również na teren powiatu gliwickiego. Po przystąpieniu do konkursu udało nam się to zrealizować, także w chwili obecnej Diada wspomaga czy wspiera swoją działalnością dzieci i młodzież z całości terenu powiatu gliwickiego. Mamy psychoterapeutów indywidualnych, grupowych, rodzinnych. Mamy również psychologów klinicznych, specjalistów psychologii klinicznej, którzy głównie tutaj zajmują się diagnostyką i takim poradnictwem psychologicznym, ale mamy również terapeutów środowiskowych. To są ci właśnie nasi terapeuci, którzy jadą w środowisko i tam tą pomoc świadczą. Obecna sytuacja, a więc pandemia i towarzyszące jej obostrzenia sprzyjają pojawianiu się wielu kryzysowych sytuacji związanych z psychiką, szczególnie u młodych ludzi. Pracownicy Centrum Diada już od jakiegoś czasu notują wzrost ilości pacjentów, którzy wymagają profesjonalnej opieki. Jest to niezwykle przeciążające doświadczenie dla człowieka dorosłego, kiedy zmieniło mu się całe życie. A co dopiero dla dzieci, tak? Dzieci też nie mogą pełnić w tym okresie swoich normatywnych zadań rozwojowych, nie mają kontaktu z rówieśnikami, nie uczestniczą w zajęciach rozwojowych, takich związanych z zainteresowaniami, z pasjami. Ograniczony jest ich kontakt z częścią ważną też rodzin, jak dziadkowie, wujkowie, kuzynostwo. I właśnie to wszystko może spowodować, że w psychice młodych ludzi mogą pojawiać się pewne zaburzenia. Mamy przede wszystkim zaburzenia nastroju, czyli mówiąc, że tak powiem w języku bardziej zrozumiałym, zaburzenia depresyjne. Mamy bardzo dużo samookaleczeń u dzieci, ale to już obserwujemy od dłuższego czasu. Mamy niestety wzrost tendencji prób samobójczych, to też jakby obserwujemy od dłuższego czasu. I zaburzenia lękowe, tak? Zaburzenia lękowe, które są związane, myślę, też z reakcją na to, co wokół się dzieje. Doktor Katarzyna Rojewska podkreśla, że zwłaszcza w obecnej sytuacji rodzice powinni zwracać szczególną uwagę na zachowanie dzieci i w razie zauważenia niepokojących objawów zgłosić się do specjalisty. Aktualnie ośrodek funkcjonuje w budynku przy szpitalu w Pyskowicach, jednak już niebawem zmieni swoją lokalizację i będzie się znajdować przy Pyskowickim Liceum Ogólnokształcącym imieniem Marii Konopnickiej.